kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Lecimy się z szybką wiadomością od tej osoby, którą macie w serduchu na myśli, z którą nie macie kontaktu. Co ta osoba chce wam powiedzieć na chwilę obecną, w tej chwili, kochani? Tak. Pieski warczo. Się bawią. Dobra. To lecimy z szybką wiadomością od tej osoby. Myślcie sobie, słuchajcie, o tej osobie. Pytajcie śmiało. Zamknijcie najlepiej oczy i myślcie o tej osobie. Będzie dużo łatwiej, bo więcej wiadomości może wam wypaść. Co chcesz jemu jej powiedzieć w tej chwili osobie, która o ciebie pyta? Co chcesz jemu jej powiedzieć w tej chwili osobie, która o ciebie pyta? Mów śmiało. Dobra. Dobra. Mów śmiało. Mów śmiało. Oj, ale bardzo dużo, słuchajcie, wiadomości. Tak lecę, słuchajcie. Już ja, żeby nie było, ja trzymam te wiadomości, słuchajcie. One same lecą, zobaczcie. Zobaczcie, ile. Idziemy dużo. Ja mam mniejsze nagranie zrobić, zrobię wam kolejne duże. No ze mną małych nagrań nie ma. Niestety. Nie to, że gaduła. Nudy nie ma ze mną w życiu. No to jeszcze na dodatek, o. Zobaczcie. Dobra, to lecimy, słuchajcie. Czy jest jeszcze coś, co chcesz jemu jej powiedzieć w tej chwili osobie, która o ciebie pyta? I tak już na odchodne. Czy jest jeszcze coś, czy już nie ma? Już nie ma, dobra. To lecimy, słuchajcie, z tymi wiadomościami. O matko, jak dużo tych wiadomości. Dobra, lecimy. Nie marudzimy, tylko lecimy. Czyli teraz tak. Lubię ci bardziej, niż ci się wydaje. Podjęłem wybór i decyzję. To uwolnię się już niedługo, by być tylko z tobą. Lub ta osoba oczekuje, żebyście się uwolnili z jakiejś starej, stabilnej, niestabilnej relacji, może tak powiem prosić. Po prostu, żebyście się uwolnili od przyszłości i poszli w przyszłość, tak? Nie patrzyli wstecz, nie stali w miejscu, tylko ruszyli naprzód. To bardziej do tego ta osoba wam oznajmia. Ty tylko robisz, no właśnie, maski do tej znajomości i relacji, czyli udajecie kogoś przy tej osobie, kim nie jesteście, a ta osoba tego nie lubi. Zaproszę cię niedługo na randkę. Niespodzianka. Jestem wyzwaniem dla ciebie, bądź wyzwaniem dla mnie. Nie walczę o kogoś, kto ma mnie gdzieś. Nawiązuję nowe przyjaźnie, znajomości. Bardzo fajnie. Nie wrócę do ciebie, nawet o tym nie myśl. Ego z dumą tu przemawia. Przestań mi robić mętlik. Czyli ta osoba wam zawdzięcza, że wy robicie po prostu mętliki. Czyli możecie się odzywać z fejków. Jak to zwało? Fejki? Dobrze, no to mówię. Dobrze chyba. Fejki przez osoby, możecie sprawdzać media społecznościowe, wiecie. I ta osoba każe wam przestać robić mętliki. Bo ma takie pranie mózgu, jakby to nakreślić, czyli takie, wiecie, jakby to, kurczę, przekaź się nazwać. No, mętliki po prostu. Nie wie, kogo wybrać może nawet. Jest duża odległość i różnica wiekowa. Nie zamykaj się w sobie, tylko rusz naprzód w końcu. Zmieniam się dla samej siebie, dla samego siebie. Chcę cię przytulić na zgodę. Czyli może z tego, słuchajcie, jeszcze przyjaciół ratujecie. Pomyślcie. To ja wyznaczam poprzeczki w tej chwili i granice, nie ty. Czekam na to, aż powiesz, co cię gryzie, czuję, że coś jest nie tak. Jesteś strasznie zamknięty w sobie. Nie zamykajcie się w sobie, bo nie warto. Wygarnę ci kiedyś emocje i uczucia. Zobacz, jak puszczą we mnie. Jak puszczą we mnie uczucia i emocje. No to czy jeżeli puszczą hamulce tej osobie, to wygarnie wam, jak się czuję, jak się czuła. Wszystko na spotkaniu zobaczycie. Próba tego, co budowaliśmy, nie może się zmienić, ponieważ nie było budowane na podstawowych fundamentach i to lunęło. Wkurzysz mnie, ale i tak cię kocham i tęsknię. Proszę bardzo. Powiem ci prawdę. Muszę się skupić na uzdrowieniu. Tej znajomości, proszę bardzo. Marzę o tobie i śnię. Czyli jesteście w snach tej osoby i w marzeniach. Szczera rozmowa mi się należy. Jesteś cudowną osobą. Nie wiem, czy na ciebie zasługuję. Obawy. Poczekam na ciebie, bo warto. Jesteś moją bratnią duszą połówką. Chcę cię poznać bardzo chętnie. Powiem ci całą prawdę. Podglądam cię w internecie. Słuchajcie. Brak mi ciebie. Nie raj mnie więcej. Weź się w garść. Kłamstwo boli. Pamiętaj. Czyli ta osoba stwierdza, że ją po prostu zdradziliście, okłamaliście. Nie graliście po prostu w stosunku do niej fair. Szukam takiego samego charakteru jak ja, czyli zawzięta jest nawet. Może wcale mi się nie dziwi, jakbym wam robiła jakieś, nie wiem, na złość, tak, żeby po prostu wzbudzić zazdrość i tak dalej.
nie reaguje, jak ktoś wspomina o tobie. Pokochaj samego siebie, wtedy pokochasz innych. Tu akurat się z tą osobą zgodzę. I pozamykajcie rozdziały. Jeżeli macie jakieś stare rozdziały, stoicie w miejscu, to ruszcie naprzód i zamknijcie. Wtedy będzie dużo łatwiej. Moment lik przez ciebie. No właśnie. To, co mówiłam. Chcę szukać winnego winnej. Czyli pojawia się też osoba trzecia. Staje się lepszą wersją osoby samej siebie dla samego samej siebie. To jest to. Czemu mnie ranisz? Chcę spełniać swoje marzenia. Koniec naszej znajomości. Czemu mnie zaniedbujesz? Masz słodki uśmiech i fajny błysk w oku. Ktoś powiedział mi coś o tobie, przez co po prostu rozsypałam się na kawałki i nie wiem, co o tym myślę. Czyli osoba trzecia, dobrze czułam. Musisz się starać bardziej o to znajomość, jeśli chcesz uratować przyjaźń. Trawa tam nie była taka zielona, jak myślałaś, co? Czyli ta osoba was pyta. Ty ktoś się nagadał, że rozdradzaliście, mogło być takie coś, mogło nie być. Muszę ci sprawdzić, bo... Czyli widzicie, będzie was ta osoba sprawdzała. Marzenia się spełniają, pamiętaj, gdy tylko chcesz im pomagać się spełniać, same się nie spełnią. Chciałabym się z tobą podzielić dobrą wiadomością. Chcę ci pocałować. Jeszcze jakaś wiadomość. Jestem przerażony twoim zachowaniem. Zdarzyła się w moim życiu drobna wpadka. Zakładam rodzinę. Nie żyj w iluzji, tylko ruszaj przed siebie. Po prostu to nie był czas dla nas. No mogłoby nie być czas dla was, jeżeli na przykład, słuchajcie, ktoś chciał z wami coś zbudować lub wy chcieliście, a ta osoba po prostu była w jakiejś zakończonej relacji, wolała, to faktycznie pojawiliście się w nieodpowiednim momencie. W tej relacji i znajomości czułam się jak opcja zapasowa, nie jak priorytet. Czyli tuż wam powiem, jeżeli ktoś takie błędy robi, to już to wam ta wiadomość powinna uświadomić, gdzie robicie błędy, gdzie go więcej nie popełniasz i to trzeba zmienić. Bo to będzie ciężko, po prostu ciężko w jakokolwiek znajomość. Czasami zbytnio mnie kontrolujesz. Mam dużo spraw do wyjaśnienia z tobą. Będzie dobrze, głowa do góry. Chcę zgody, bo kłótnie są niedojrzałe, już mnie przerastają. Zobaczcie. Widzę cię jako męża, żonę, matkę, ojca naszych wspólnych dzieci. Zostaw mnie w spokoju. Boję się, że mnie odrzucisz. I znowu widzisz mnie tak traktowała jak tamtego dnia. Czyli coś się wydarzyło. Potrzebuję czasu więcej, by się dowiedzieć całej prawdy o tobie. Jesteśmy inne bajki, inny świat, inne ligi. Nigdy ci nie zdradzę. Zaraz się z tobą skontaktuję. Czyli spodziewajcie się lada od wiadomości. Nie sądziłem, że mogę tak mocno kochać kogoś. Proszę bardzo. Się na niego otworzyć. Ciężko jest ci na nowo zaufać ponownie. Wyjdziemy w końcu na prosto. Chcę z tobą założyć rodzinę. Chcę ciebie. Zobaczcie. Zaryzykuję i się odezwę. Prawda boli, pamiętaj, zdrada również. Mam obawy co do z przyszłości z tobą za twoje zachowanie. Mam niskie poczucie własnej wartości przez ciebie, nad którym właśnie pracujesz. To było dziś uzdrowienie. Nie wiem, czy sprostam twoim wymaganiom, czyli za duże poprzeczki stawiacie. Zniszcie je trochę, będzie wam łatwiej. Chcę się z tobą zestarzeć. Jesteś moją jedyną połówką na całe życie. W końcu wiem, na czym stoję, dziękuję. Nie róbcie, pamiętajcie, nigdy pochopnych decyzji. Dobrze je przemyślę. Taka małe ale. Jestem szczęśliwa, gdy widzę, jak się uśmiechasz. Boli mnie, gdy jesteś smutny. Za mocno cię kocham. Wiesz, jak się kogoś oswoi, to się bierze za to odpowiedzialność, a nie ucieka, jak małe dzidzia. No właśnie. Bez urazy oczywiście. Mówię, to wypadło. Nie zostawię mi na lodzie. Zdradzam cię, tak jak ty to robisz. Robiłeś, proszę bardzo. Mam ochotę cię przytulić, czyli osoba trzecia, zobaczcie. Mam strach przed zranieniem, ktoś głupot nagadał, słuchajcie. Brzmiał widocznie wiarygodnie, ta osoba to uwierzyła. Gdzie dużo sprawy, jeżeli chcecie to uratować, przynajmniej przyjaźń z tego, to musicie po prostu żyć w zgodzie, to musicie dużo wyjaśnień, dużo pracy być nad tą znajomością. Trudno jest wyznać to, co czuję, bo boję się, że mnie wyśmiejesz. Nie pasujemy do siebie. Sam to pokazałaś. Nie pozwolę ci skrzywdzić, pamiętaj jedno. Jestem już inną osobą. Rozwijam swoje plany, pasje, hobby. Masz wspaniałe, dobre serce. Mega mnie zraniłeś. Nie odezwę się wcale do ciebie. Za mało się starasz. Nie chcę cię znać. Widzę cię jako mamę, taty naszych dzieci, męża, żony. Nic się nie dzieje bez przyczyny, pamiętaj. No tu się zgodzę, jakieś zawsze lekcje macie, karmy, coś do przepracowania. Tak, pamiętajcie, jak kogoś szanujecie, tak to obrywacie za to, tak?
Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Jesteś idealną osobą dla mnie. Mówię Ci całą prawdę, a Ty dalej słuchasz bredni innych, zamiast uwierzyć mi i przemyśleć swoje zachowanie. Spotykam się z byłym z było, żeby wzbudzić w Tobie zazdrość. Tęsknię za Tobą, głuptasku. Zrozum to, kocham Cię. Z jednej strony Cię kocham, a z drugiej Cię nienawidzę. No to tak jak te wiadomości, słuchajcie, te mieszane uczucia, emocje, tak? To wszystko przez to, że po prostu nie wiecie, na czym stoicie, budujecie mury i tak dalej. Stoicie w miejscu. Sprawia, że czuję się sobą. Jestem szczęśliwy, szczęśliwa. Zaraz wracam. Pracuję nad naszą przyszłością. Zapomnij o mnie. Będziemy szczęśliwi. Mam żal do Ciebie za to, jak się zachowałeś, zachowałaś. Uzdrowienie relacji, znajomości nadchodzi. Samych siebie. Zostałam zraniona tyle razy, że nie potrafię tego zliczyć. Jesteśmy bardziej do siebie podobni, niż nam się wydaje. Nie byłam na Ciebie gotowy, gotowa. Albo ona, albo ja, zobaczcie. Albo ona, albo ja, czyli tu się podkreśla ultimatum, stanowczość. Czyli ta osoba stwierdza, że albo kogoś macie, albo po prostu okłamujecie, albo ktoś coś dołożył, dolał oliwę do ognia i bum, wyszło, tak? Miłość własna pozwala uleczyć wszystkie rany, pamiętaj. Dokładnie, musicie słuchać samych siebie, a nie obcych innych ludzi, którzy wam zazdroszczą, czy was nie lubią, czy coś. Wiem, naważyło się piwa, trzeba wypić, wszystkie się rozpada. Żałuję, że Cię poznałam. Udowodnij Ci swoją wartość, to udowodni mi swoją. Oczy powiedzą wszystko, pamiętaj. Mam kogoś nowego na oku, proszę bardzo. Czyli ta osoba chce w końcu ruszyć naprzód. Bo zobaczcie, no, ucieka wszystko przez palce. Ruszcie naprzód, postanówcie coś. Czuję, że grasz nie fair. Czuję się samotny, samotna. Tak jak czułem się tamtego dnia, gdy byłam z Tobą w przyjaźni, w związku znajomości. Zobaczcie, czemu taki jesteś, taka jesteś uparta? Niedługo spędzimy fajnie czas razem, obiecuję. Jest duża różnica wiekowa między nami. Pamiętaj, jeśli coś zakończysz, nie wracaj, nie rób metliku. Ja chcę tylko być osobą szczęśliwą. Zastanawiam się, co dalej zrobić. Nie szukam miłości na chwilę, lecz na stałe. Żałuję tego, co zrobiłem. Moja duma i ego nie pozwala mi wyciągnąć ręki na zgodę. Twoje zachowanie odpycha mnie od siebie. Jeśli serio się zmieniłaś, zmieniłeś, udowodnij mi to czynami, nie słowami, bo słowa już nie wierzę. Dorośnij w końcu, bo mam serdecznie dosyć mętliku. Wolę kawę na ławę, czyli zobacz, ta osoba woli wiedzieć, na czym stoisz, jakiś to mętlik. Chyba mnie do Ciebie wzięło. Udowodnij Ci, że mi zależy nie tylko czynami, lecz słowami. Nie mogę bez Ciebie żyć. Co? Ciągnie mnie do Ciebie. Czyli miło, że to jest po prostu, miło, że ta osoba ma obawy, po prostu ją ciągnie. Pamiętajcie jedno, przeznaczenia nie oszukacie. Także czy będziecie przed sobą uciekać, czy będziecie w innych związkach, to i tak się zajdziecie. Macie być dla siebie, słuchajcie, będziecie. Także głowa do góry, trzymajcie się, cześć!